Punkt 16 to interpelacje i zapytania radnych. Pani radna Barbara Klatka. Ja chciałabym zapytać kolejny raz o los mojego wniosku dotyczącego zorganizowania wspólnej sesji Rady Miasta. I tutaj w tej chwili już skieruję pytania do pana przewodniczącego. Czy ten sygnał, który od pana dostałam, jak również pismo, które widziałam, w którym przewodniczący Rady Miasta interesuje się jakimiś ramami organizacyjnymi tej sesji, mam to rozumieć jako działania podjęte już w kierunku zorganizowania tej sesji? Tak mam to rozumieć? Już można odpowiedzieć. Więc wystąpiłem z pismem do pana przewodniczącego Rady Miejskiej. Jestem po rozmowie z panem przewodniczącym. W poniedziałek, ewentualnie wtorek, jest narada z panem prezydentem naczelnym, z panem Zagozdonem, w sprawie tego podjęcia tej sesji. I po to panią pytałem właśnie wczoraj na komisji, przedwczoraj, odnośnie jak to pani widzi. I na ten moment oczekuję na wiadomość, który dzień, która godzina, spotkanie pana starosty, moje, pana prezydenta i pana przewodniczącego Rady Miejskiej. Zresztą pismo, które ja wysłałem, pani radna otrzymała. Tak? No. Oczekuję teraz na dalsze wiadomości od urzędu, od Rady Miejskiej. No i oczywiście od urzędu też, bo pana prezydenta. Jeszcze widziałem pana Wiesława Boronia. Proszę bardzo, rękę podniesioną. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowna rado. Otóż rozmawialiśmy, czy na początku była przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w naszym powiecie w roku ubiegłym. Wiemy, że o realizacji tych zadań oświatowych decydują przede wszystkim nauczyciele. Nauczyciele, którzy z różnych powodów mają przedstawioną różną swoją sytuację co do przyszłej ich pracy zawodowej. Dlatego składam tę interpelację na temat sytuacji nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego. I tak, niedawno obchodziliśmy święto nauczycieli, w związku z tym składaliśmy im życzenia, gratulowaliśmy nagrodzonym, wyróżnionym. Pamiętaliśmy również przy tej okazji o tych, którzy z racji utraty zdrowia i przy podeszłego wieku już nie są czynni zawodowo, ale ich osiągnięcia ciągle przypominamy przy tej czy innej okazji. Dlatego my radni powinniśmy pamiętać o wszystkich nauczycielach, nie tylko z racji ich święta, ale zwłaszcza wtedy, gdy nasze środowisko edukacyjne jest niepokojone informacjami o ich zawodowej przyszłości. Tak też się stało za sprawą wywiadu odnośnie sytuacji nauczycieli w tomaszowskich szkołach, którego udzielił pan Antoni Węgliński, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Tomaszowej Mazowieckiej. Otóż w jednej z gazet w ostatnim dniu sierpnia tego roku na stwierdzenie redaktora, że najgorzej sytuacją nauczycieli jest w szkołach ponadgimnazjalnych, najmocniej dotkniętych niżem demograficznym, i na pytanie, czy jest nadzieja na poprawę sytuacji w kolejnych latach, pan Węgliński odpowiada: niestety, najbardziej boję się przyszłego roku, to znaczy roku 2013-2014, szczególnie w szkołach średnich, czyli ponadgimnazjalnych, bo może być bardzo bolesny. Jeśli rząd nic nie zrobi, to liczba nauczycieli do zwolnień będzie jeszcze większa. Tak to widzi przedstawiciel ZNP. Czy tak będzie i czy tak być musi? Na te pytania my radni chcielibyśmy jasno odpowiedzieć nauczycielom. Być może nie dziś, ale w takim czasie, by nie spowodować zbytniego chaosu informacyjnego w przeddzień przyszłego roku szkolnego. By nie działo się tak, jak w pewnej miejscowości przedstawionej takiej informacji w ogólnopolskich mediach, że nazajutrz po dniu nauczyciela wręczono zdezorientowanej nauczycielce zwolnienie z pracy. Mam nadzieję, że u nas takich praktyk nie będzie i dlatego przyszłą sytuację nauczycieli w naszym powiecie powinniśmy dużo wcześniej
dokładnie rozpoznać, by nie powodować niepokoju w tym środowisku w przeddzień przyszłego roku szkolnego. Dziękuję. Pan radny Węgrzynowski. Mam tutaj pytanie do pana Leona Karwata, członka zarządu, a mianowicie jakie konsekwencje zostały wyciągnięte w stosunku do tych, byśmy powiedzieli, może uczniów chuliganów, którzy brali udział już chyba w słynnej tutaj na cały powiat bójce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3. Jakie zostały podjęte środki zaradcze, żeby w przyszłości taka sytuacja nie miała miejsca? I pytanie, czy jeżeli chodzi o tą szkołę, to jest jednorazowy incydent, czy takie sytuacje po prostu miały miejsce wcześniej i jest to dużo poważniejszy problem? Druga sprawa do pana dyrektora Kilmana. Taka serdeczna prośba mieszkańców ulicy Akacjowej. Tam były podejmowane prace dotyczące budowy zatok parkingowych, jak i również też wymiana, prawda, czy remont chodnika na odcinku drogi. Za to serdecznie dziękuję. Natomiast przy okazji tego remontu, no nie wiem, pewnie może ktoś tutaj jakby nie dopatrzył, nie zostały podcięte korony drzew znajdujące się na wysokości lokali usługowych na tej ulicy i te korony dzisiaj nie tylko już wchodzą w linię energetyczną, która tamtędy przebiega na części tej ulicy, ale również za moment spowodują zerwanie tej linii. Jest serdeczna prośba, żeby w najbliższym okresie czasu po prostu doprowadzić te drzewa do porządku, tak żeby nie stanowiło to zagrożenia dla osób przechodzących tamtędy. Bardzo proszę pana radnego Karwata o odpowiedź. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie radny. Po rozmowie z panem dyrektorem mam następującą wiedzę, iż odbyła się rada pedagogiczna w wyżej wymienionej sprawie, a druga kwestia to policja bada i prowadzi sprawę na chwilę obecną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana dyrektora Kilmana. Poproszę mikrofon dla pana dyrektora. Jest. Szanowni państwo, oczywiście tą prośbę przyjmuję i w najbliższym czasie postaramy się to zrealizować. Dziękuję. Pan radny Olkiewicz. Ja miałem zapytanie do członka zarządu spraw odpowiedzialnych za infrastrukturę. Chciałbym się dowiedzieć, czy już został ogłoszony przetarg na projekt przebudowy drogi w gminie Rokiciny. Pan radny Wodziński, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie radny, zgodnie z ustaleniami zadanie to zostało przesunięte na 3 następne lata. Mamy w wieloletnim planie inwestycyjnym rozpisane i głosowaliśmy to na poprzednich sesjach, w tym pan radny brał również udział. W WPI mamy rozpisaną tą inwestycję, spisane 140 tysięcy i w następnych latach realizacja w planie wieloletnim. To ja może pana. A przetarg, tak? Przetarg będzie mógł być ogłoszony po 15 listopada, kiedy będzie tak zwane działało prowizorium budżetowe. A rozstrzygnięcie nastąpi, powiedzmy, w styczniu. A z tym się już zgadzam. Czyli tak, no, w tym roku zaczynamy, a kończymy tak na przyszły rok, bo taka idea była przesunięcia tych środków na wieloletnią prognozę. Do tego zmierzaliśmy, panie radny. No bo pierwsza wypowiedź pana członka zarządu mnie bardzo zaniepokoiła. No ale teraz już wszystko jest w porządku. Ale dobrze. Obie strony zadowolone. Kto z państwa radnych? Jest pan radny Kowalczyk. Proszę bardzo. Jeszcze mam pytanie do pana dyrektora Kilmana. Czy jest określony termin zakończenia remontu tych dróg, które były zniszczone przez generalną dyrekcję czy podwykonawców budujących S8? Czy po prostu kiedy zrobią, to będzie zrobione? Wszystkie. Czy jest jakiś termin po prostu zakończenia? Dziękuję.
Pan dyrektor, proszę bardzo. Jeśli chodzi, szanowni państwo, jeśli chodzi o odtworzenie tej infrastruktury, która została określona w porozumieniu zawartym z Astaldi, chcę powiedzieć, że w tej chwili są te sprawy realizowane i do końca praktycznie listopada te rzeczy będą wykonane. Taką mam wiedzę. Dziękuję bardzo. Koniec pytań, bo przechodzimy do punktu 17. Wnioski i oświadczenia radnych. Pan radny Sławiński, proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja składam wniosek do pana przede wszystkim, ponieważ organizacja sesji jakby będzie sesji poświęconej sprawom Zalewu Sulejowskiego wyjdzie z naszej strony. Chciałbym, żeby nie zapomniano o branży turystycznej i przedsiębiorcach działających na terenie, w okolicach Zalewu. Myślę, że to będzie ważny głos również w dyskusji na temat Zalewu w ogóle. Także wnioskuję o to, żeby również zaprosić przedstawicieli branży turystycznej na tą sesję. Dobrze, dziękuję bardzo. Koniec? Koniec punktu 17. Proszę państwa, jesteśmy w punkcie 18, mianowicie sprawy różne. I teraz tak, może ja pierwszy. Pani dyrektor zespołu szkół numer 8, czyli to jest gimnazjum i szkoła podstawowa w tym Białobrzegach, zwraca się z uprzejmym zaproszeniem do państwa radnych Rady Powiatu na siódmy Tomaszowski Konkurs Pieśni Patriotycznej, który jest organizowany przez tę szkołę, jak również Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Białobrzegach. Ten konkurs odbędzie się w dniu 9 listopada, to jest piątek, o godzinie 9. Mam nadzieję, że radni zaszczycą nas swoją obecnością, podpisała pani dyrektor Lena Słowikowska. Również dzisiaj, nie wiem czy zdążymy, a może, dzisiaj 25 o godzinie 16:30 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim wernisaż wystawy, mianowicie Powiat pędzlem malowany. Też biblioteka bardzo publiczna, jak również Starostwo Powiatowe, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. Serdecznie państwa radnych zapraszają. I powiem jeszcze przed ostatnim punktem, mianowicie w czasie sesji już lista jest mianowicie podpisana przez państwa radnych. I 29 listopada do 1 grudnia będzie wyjazdowa sesja, mianowicie doszło do skutku po raz drugi, mianowicie zgłosiło się 21 radnych. To stanowi 84%. Czy ktoś z państwa, pani radna Wędrowska? Pan przewodniczący może sprecyzować, to będzie sesja, czy... Może ja, przepraszam, ja, nie, to mnie nie sesja. Oj, bardzo pani czuwa nad moim słownictwem. Więc będzie to wyjazd szkoleniowy. O. Po sesji Rady Powiatu, w godzinach popołudniowych. I trzeba być punktualnym, żeby wszystkich zabrać. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze? W sprawach różnych? Nie ma. Zamykam obrady 27 sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.